Gabrysia postanowiła zemścić się na Sarze za zniszczenie jej bluzki. Zerwała ich przyjaźń i uważa teraz dziewczynę za brzydką i wredną. Złośliwe koleżanki Gabrysi wciąż nastawiają ją przeciwko Sarze. Jakbym wiedziała, jak jest po niemiecku wredna i dwulicowa, to mogłabym opisać Sarę. Ignoruję Sarę. Ja ewidentnie odwaliłam. Proszę nie zapomnijmy, na następnej lekcji proszę ćwiczenie stronę 34. O co ci chodzi? No rozumiem, zniszczyłam ci tą koszulkę, tak? I wkopałaś mi w referacie. No dobra, przyznaję, to było słabe, ale zrobiłam to, bo byłaś dla mnie podła. Ja byłam dla ciebie podła? Jesteś stuknięta! Ale wiesz, to by się zgadzało. Anita podesłała mi taki artykuł, w którym było napisane, że brzydcy ludzie są wredni, zazdrośni i zwalają zawsze winy na tych ładniejszych. Co ty powiedziałaś? Sara jest brzydka. Jasne, broń jej, to on pewnie też tak manipuluje mną. Sara, no nie przejmuj się. Wiesz, jaka ona jest. No proszę, Sara. Sara, nie masz się co przejmować, to nieprawda. Maciej, czekaj, przymawiam. A co się stało z Sarą? Gabrysia powiedziała, że jest wredna, głupia, brzydka i podstępna, a one się kolegowały. Proszę, chodź ze mną, na parę słów. Ale gdzie, panie profesorze, już jest przerwa. To właśnie, trudno jest. Chodź. To pokój na 30. Sara, nie przejmuj się, to nie jest tego warte. Gabi zrobiła ci to na złość, naprawdę. Sara, to nie jest tego warte. Sara? Sara, co się stało? Nic, pani profesor. Jakie nic? Gabi oszalała, pani profesor. Przy całej klasie powiedziała Sarze, że jest brzydka i ma okrutny charakter. Tak było, Sara? Nie wiem, co się dzieje z Gabi. Bo kiedy zakolegowała się z Anitą Mileną, ciągle jest dla mnie chamska. Pani Jadziu, możemy? Faktycznie już... Jak wygłaszałyście referat, to widziałam, że coś się między wami popsuło. No zaczęło się od tego, że poplamiałam Gabi koszulkę. Niechcący. Proponowałam jej, że ją odkupię albo jej oddam kasę. Ona tylko na mnie nawrzeszczała. No, przepraszałam ją, naprawdę. Spokojnie, uspokój się. Takie rzeczy się zdarzają, ale Gabrysia nie miała prawa cię obrażać. Chodź, ja porozmawiam z nią. No ale ona jeszcze bardziej się na mnie wściekła. Zaufaj mi. Aha, ale to, co powiedziała Gabrysia, to nieprawda, pamiętaj. I co, Stańko się nią zajmie? Dobrze, Gabi oszalała i ktoś powinien jej to wytłumaczyć. A ty się nie przejm, wszystko będzie dobrze, tak? Tak jest. Nie nerwuj się, Gabryśka jest żałosna. Mistrz świata się znalazła, ty za to jesteś super. Dobrze mówię, nie przejmuj się, chodź.